o tym, że Suwalska Komunikacja Miejska wzbogaci swój tabor o nowe elektryczne autobusy, dowiedzieliśmy się kilkanaście dni temu. Miasto już podpisało umowę o dostawę pojazdów, a szerzej na temat ich walorów opowiedział dyrektor firmy produkującej autobusy. Będzie ich 5 9-metrowych i 5 12-metrowych. Auta są wyposażone w baterie 352 kW. Wzięliśmy też pod uwagę, że Suwałki są specyficznym miejscem na mapie Polski. Tu czasami bywa zimno. Dlatego autobusy są wyposażone w dodatkowe ogrzewanie, ale gazowe. Wiedzieliśmy, że miasto Suwałki i PGK ma dostęp do gazu, bo korzystają z autobusów gazowych, a więc wykorzystaliśmy to, żeby ten element dogrzewania w zimie tych autobusów odbywał się na podstawie gazu. Dodatkowo oczywiście autobusy są wyposażone w monitoring, wszystkie systemy udogodnień dla osób niepełnosprawnych, ale też i dla zwykłych pasażerów. Wszystkie są klimatyzowane. Jak zapewnił producent, to co jest dzisiaj wymagane w standardzie tego rodzaju pojazdów, znajdzie się w zamówionych autobusach. Na wyprodukowane według szczegółowej specyfikacji auta trzeba będzie jednak nieco poczekać. Z pierwszymi autami przyjedziemy tutaj zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego w 2025 roku. Dostarczone autobusy będą miały w ocenie szefa Solarisa dość długi okres gwarancyjny. Autobus ma 78 miesięcy gwarancji całopojazdowej na wszystko, co się z nim znajduje, a baterie dodatkowo mają gwarancję wydłużoną do 10 lat. Przyjęliśmy taki wariant, że gdyby się coś złego w nich zadziało, to je po prostu wymienimy. Następuje dywersyfikacja rodzajów pojazdów komunikacji miejskiej, podkreślił prezydent Rynkiewicz, który wskazał, że aktualnie w taborze PGK znajdują się MPK-i napędzane silnikami diesla, są również pojazdy z instalacją gazową, a niebawem, za kilkanaście miesięcy, pojawią się elektryki. A kolejny etap być może, oprócz tych kilku jeszcze, które będą dokupione jako autobusy elektryczne, może w kolejnym etapie, w kolejnym życiu samorządu będą autobusy właśnie, tak jak w niektórych miastach, napędzane wodorem, właśnie ogniwa wodorowe. No tutaj jest to pewnie przyszłość, ale póki co stawiamy na pojazdy elektryczne. Długi czas oczekiwania na nowe auta nie wynika z możliwości producenta. Ten byłby w stanie dostarczyć je w ciągu 10-12 miesięcy. Czas realizacji zamówienia jest pochodną zupełnie innego założenia. My chcemy wybudować ten wielostanowiskowy garaż na 19 autobusów i tam ładowarki, nieładowarki, to wszystko musimy w czasie spiąć. Nie? Dlatego też wydłużamy ten czas, bo tych zadań związanych z transportem tym miejskim, rozproszonych w różnych częściach miasta jest bardzo dużo. Nie? I to projekt naprawdę będzie wymagał intensywnych przygotowań i później takiego spięcia tych wszystkich spraw, które będą wynikały z tych różnych umów. Autobusy zostaną dostarczone z całą niezbędną infrastrukturą. Prócz niej, jak już informowaliśmy, sporo zmieni się na przystankach w różnych punktach miasta. Potrzebna inwestycja w zasilanie ładowarek również została zaplanowana. Wiemy, że PEC wytwarza energię elektryczną, tam będzie zlokalizowana spalarnia, która też będzie wytwarzała prąd, a wobec tego chcemy mieć własne zasilanie, własny kabel, który doprowadzimy do spółki PGK. Projekt i wynikająca z niego inwestycja zostały solidnie przemyślane.